Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu gamingmusic.pl. Z tej strony wita was Paweł Dębowski, a z drugiej strony... No właśnie, i tutaj mamy małą zagwozdkę. Dzisiaj jestem sam jeden jako prowadzący. Mariusz postanowił przekazać mi pałeczkę całkowicie. Jest ku temu pewne wyjaśnienie, dlaczego tak się zdarzyło, ale o tym za chwileczkę. Ale to nie oznacza, że będę dzisiaj sam. Dzisiaj są ze mną moi goście. Z jednej strony Michał Grabowski z serwisu gram.pl. Cześć, dzień dobry. A z drugiej strony Neibi, czyli autor, twórca. Twórca Yakuza Point na Twitterze. Tak jest, twórca konta na Twitterze. Profilu na Twitterze Yakuza Poland. Cześć. No witam. Witam. No oczywiście już zdradziliśmy nie tylko w tytule, również w naszym przedstawieniu, o czym będziemy mówić. Będziemy oczywiście mówić o muzyce do serii Yakuza i to jest właśnie ten powód, dla którego Mariusz nie mógł się pojawić. Wprost przyznał, że no, nie grał nigdy w Yakuzę, nie udało mi się go przekabacić na tą ciemną stronę mocy. No, może kiedyś mu się uda go namówić, chociażby żeby zagrał w Yakuzę Zero. Zobaczymy, może kiedyś się uda. Mariusz, serdecznie się pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziesz miał fan przy składaniu tego materiału. Moi drodzy, zanim przejdziemy do głównego tematu naszej rozmowy, mamy taką tradycję, że naszych gości, siebie samych również pytamy o to, czego ostatnio słuchaliście? To może ja zacznę. Głównie teraz słuchałem od nowa z soundtracków z gier Valve. Głównie Team Fortress 2 i Portal 2. Powiem tyle, że Michael Morawski jest genialny kompozytor i po prostu nie wiem dlaczego, ale no muzyka jest po prostu wspaniała i pada ucho. Oczywiście Portal 2 jest świetnym przykładem, gdzie on korzysta właśnie z tego techno stylu. A nas wspaniałe. Polecam wam wszystkim zagrać w Portala 2. Wspaniała gra. No oczywiście o muzyce z gier Valve będziemy kiedyś rozmawiać. Mamy, tak jak mówiliśmy wielokrotnie... Na 100%. Mamy potężną listę tematów, które chcemy poruszyć w podcaście. Valve jest oczywiście na tej liście. Na pewno jeszcze zaprosimy gości do tego, bo to jest potężna historia gier, potężna historia również muzyki do nich. Michale, jak u ciebie? No u mnie to bardziej tak, jeżeli chodzi o taką muzykę z gier, to Darkest Dungeon, ze względu na pojawienie się Darkest Dungeon 2 w Early Accessie. I Stuart Chatwood tak powoli, krok po kroku wrzuca na swojego YouTube'a kolejne utwory z dwójki, ale przy okazji też wracam do utworów z jedynki, tak, i dodatków. A też przy okazji dowiedziałem się, że Stuart Chatwood jest gitarzystą w zespole The Tea Party, więc też staram się nadrobić dyskografię tego zespołu, który jest całkiem akurat w mojej takiej tematyce zainteresowań muzycznych i to tak w dużym skrócie tak naprawdę, jeżeli chodzi o muzykę z gier, bym mógł powiedzieć. Bo w większości przypadków zazwyczaj tak trochę skaczę między różnymi gatunkami i no to dajesz, tytułami. Pochwal się, jeśli coś masz jeszcze. Jeszcze coś? Na pewno są traki z Destiny 2, tak? Tak regularnie, co jakiś czas po prostu odpalam sobie w tle. Jeszcze do tego... Z tego co widzę tutaj u siebie na playliście, Deflupa mam, który też świetnie mi leżał. I też na przykład są traki z Persony, które się wylądowały jakiś czas temu na Spotify i zaczynam sobie nadrabiać. To tak w bardzo telegraficznym skrócie. No to piękne playlisty. Zwłaszcza zazdroszczę ci po raz kolejny słuchania Persony. Ja już miałem playlistę również na płytach CD i chyba są te płyty już uszkodzone przeze mnie. Tyle razy je przesłuchałem i chyba one mają nie dosyć, albo ja je, nie wiem, na jedno musi wyjść. Ale jaki pech. No w sumie to ja się...
Znaczy ja się ogólnie bardzo cieszę, że japońskie wytwórnie, japońscy producenci zaczęli wrzucać masowo swoje albumy na Spotify'a zachodniego i to jest super. Zresztą to samo tyczy się Yakuzy, tak? To chyba było w tamtym roku, na początku, jeżeli dobrze pamiętam, Sega zrobiła taki duży drop z Yakuzy i wtedy pamiętam, że był taki jeden wielki krzyk radości w biurze i po prostu od samego początku, zero, pyk, lecimy, nie? No i to jest właśnie super, że wreszcie można z tych utworów coś tam sobie posłuchać no to pomiędzy grami. To wiedziałem, kogo zapraszać do programu. I Nabi, Michał, a po prostu jestem teraz przeszczęśliwy, że będziemy mogli o tym porozmawiać. Jeśli chodzi o mnie, no to powiem szczerze, dużo pracy miałem ostatnio, więc nie miałem tak specjalnie czasu na to, żeby posłuchać muzyki po to, żeby coś polecać albo nie polecać. Głównie towarzyszy mi muzyka chiptunowa z Bandcampów. Jest naprawdę mnóstwo świetnych artystów, którzy potrafią robić cuda z chipami muzycznymi do SNES-a, Sega Genesis. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku będę mógł taką polecajkę zrobić. Ale zrobiłem jeden wielki comeback do muzyki, która no... zrobiła mi nie tylko dzień, zrobiła mi całe życie. Czas jakiś temu na Netflixie wylądowało anime Cowboy Bebop. A to ja znam. Ci, którzy oglądali Cowboy Bebop na świętym pamięci kanale Hyper, doskonale wiedzą o co mi chodzi. Od tego anime zaczęła się moja przygoda z Cowboyem Bebopem. Obejrzałem wtedy wszystkie odcinki, to był mój pierwszy raz z tym anime. Drugi raz pojawił się jakoś kilka lat później. Nie pamiętam już wtedy dokładnie, gdzie ani na czym go obejrzałem. Pamiętam, że go obejrzałem i byłem tak samo przeszczęśliwy, tak jak teraz. No i niedawno wylądował na Netflixie, więc to jest podwójna wygoda. I znowu się w tym anime zakochałem. Piękne obrazki, wspaniałe animacje, fantastyczne postaci. No oczywiście muzyka Yoko Kanno. Muzyka Yoko Kanno, która jest ponadczasowa. Ta muzyka jest po prostu ponadczasowa. Ta muzyka jest po prostu bezbłędna i dopiero niedawno sobie uświadomiłem, ile muzyki od niej pojawiło się w licznych, naprawdę licznych materiałach na kanale YouTube, licznych YouTuberów. To po prostu pokazuje, jak bardzo ludzie są zżyci z tą serią, z tym anime, jak bardzo powracają do niektórych tropów i do tej muzyki. Jest po prostu przefantastyczne. Jeśli nie mieliście nigdy okazji obejrzeć czy przesłuchać muzyki z Cowboy Bebop, to po pierwsze obejrzycie anime, póki jest na Netflixie, a po drugie muzyka jest dostępna na Spotify. I jeszcze jedna rzecz, której się dowiedziałem, że ta sama kompozytorka stworzyła muzykę do gier wideo Cowboy Bebop. Jeden pojawił się w 1998 roku na PlayStation, a drugi kilka lat później na PlayStation 2. Tam się pojawiły jakieś nowe utwory, nowe aranżacje. Przyznaję, trochę się zaskoczyłem i no cóż, będę miał po prostu temat na kolejny artykuł na gamemusic.pl. Mam nadzieję, już niedługo zobaczymy. Panowie, tak jak powiedzieliśmy, zaprosiłem tak naprawdę was, żeby porozmawiać o muzyce do Yakuzy, do serii, która chyba już trochę została znienawidzona przez naszych czytelników i słuchaczy, ponieważ o tej serii wspominam chyba prawie przy każdym odcinku, prawie w każdym. Ja już chyba o tym Mariusza denerwowałem, ale no nie będę ukrywał. Ta seria jakoś wrosła we mnie, chyba tak to mogę powiedzieć. Zaczęło się to dopiero chyba z rok temu. Zakochałem się w tej serii i czekam cały czas na kolejną odsłonę. Jak to się zaczęło? No cóż, pierwsza odsłona Yakuzy pojawiła się na PlayStation 2 w 2005 roku, jakoś chyba w końcówce, chyba w grudniu, jeśli dobrze pamiętam. Pojawiła się u mnie jakoś na początku następnego roku, czyli 2006. I trochę się od tej gry odbiłem. Ja kiedyś o tym mówiłem przy okazji któregoś z naszych streamów, że jakoś mnie ta gra nie porwała. I naprawdę nadal szukam powodu, dlaczego tak się stało. Albo to była wina średniego dubbingu angielskiego. No, mimo wszystko lepiej w tę serię grać w języku japońskim. No, lepsza imersja.
albo przeszkadzało mi mnóstwo wulgaryzmów. Naprawdę, ta gra była przesiąknięta wulgaryzmami. Nie jestem jakoś przewrażliwiony specjalnie na tym punkcie, ale jednak było widać, jednak widać różnicę między tym, co się działo wcześniej, a tym, co się dzieje w kolejnych odsłonach Yakuzy. Albo nie przekonał mnie gameplay, albo, i to jest czwarty powód, możliwe, że już miałem i tak solidną kupkę wstydu, że uznałem, że kolejna gra no, jednak będzie musiała poczekać na swoją kolej. No ale tak czy inaczej, w Yakuza zagrałem tylko przez chwilę, odłożyłem ten tytuł i w sumie nigdy już później nie wróciłem do tej serii. Czytałem jedynie zapowiedzi i recenzje, czy to w PS Extreme, czy w Noa Plusie. Widziałem, że recenzenci zachwycali się tą serią, rozmawiali o niej i tak dalej, a mnie dalej to nie ruszało. I pojawił się taki moment, lata później, kiedy moja bańka twitterowa, w tym między innymi ty, Michale, wrzucaliście całe mnóstwo materiałów o Yakuzie, wrzucaliście i screeny, jakieś cytaty, jakieś filmy z Yakuzy Zero, z Kiwami, było tak naprawdę bardzo dużo. Już w końcu sobie bardzo dobrze, indoktrynacja znaczy, że działa. Tak, aż w końcu sobie powiedziałem, okej, dobra, muszę do tej serii wrócić. Odpaliłem sobie Yakuzę Kiwami i przyznaję, początek był taki niepewny z mojej perspektywy. Myślałem, że trochę mnie to wszystko przygniecie, ten ciężar, te wszystkie misje poboczne i tak dalej. Ale im dalej wgłębiałem się w historię, w samą historię, im dalej poznawałem te wszystkie postaci, im dalej wypełniałem te wszystkie misje poboczne, to ja po prostu momentalnie wsiąkłem. Zacząłem o Yakuzie, to już był ten moment, kiedy o tej grze już mówiłem, zacząłem mówić swojej narzeczonej, a ona już widziała sygnały, że coś już będzie ze mną nie tak i z tą serią pozostanę. Yakuza Kiwami przeszedłem, byłem zachwycony, zwłaszcza zakończeniem. Od razu mówię, tutaj podkreślę, że prawdopodobnie będziemy mieli parę spoilerów, więc jeśli nie graliście nigdy w Yakuzę, w którąkolwiek z części, to zalecam najpierw zagrać sobie w serię i wrócić do tego podcastu. Kiedy indziej, nigdzie nie uciekamy, podcast będzie na was czekał na stronie games.pl. Drugą w kolejności była Yakuza Zero. Tu akurat Arek Rejkowski, kompozytor i nasz przyjaciel, zalecał mi właśnie taką kolejność, żeby jednak tę Yakuza Zero przejść. I powiem to tak, wsiąkłem chyba jeszcze bardziej. Wydaje mi się, że przejście tej gry zajęło mi chyba 3 razy więcej czasu niż Kiwami. Nie przez przypadek, naprawdę. Usiłowałem przejść wszystkie misje poboczne, wszystkie minigierki i nie tylko. I jakoś tak się toczy w zasadzie do dzisiaj. Kiwami 2 już jest w zasadzie za mną. Trójkę jakoś tak przechodziłem, ale tak bardzo niechętnie. To już był taki moment, kiedy widziałem, że to widać było, że to był remaster z PS3 i że pewne elementy się troszkę zestarzały. Czwórkę, piątkę również przeszedłem. Szóstka, no to jestem dopiero na samym początku. W międzyczasie trafiło się również Yakuza Like a Dragon, czyli nowe otwarcie dla Yakuzy. Mamy nie tylko nowego protagonistę, nową miejscówkę, ale w ogóle cały nowy system walki, który w zasadzie chyba już z nami zostanie na stałe, a przynajmniej tak to zapowiadają jego twórcy. Trochę się rozgadałem. No bardzo. Trochę nawet. Nie, no, no wiesz, słuchaj, no to jest piękna przygoda, słuchaj. No. A ja chcę świetnie teraz się słucha. A ja chcę teraz posłuchać o waszej przygodzie. Jak to się u was zaczęło z Yakuzą? I zacznę od Neibi. Dobra, więc jak to się rozpoczęło? Po pierwsze, 2019 rok. Był bardzo taki fajny mem. Nie wiem, czy wy znacie, było takie Dame Dane Bakamitai. Wszyscy na to padli, ja też na to padłem, było to śmieszne, bo jakiś śmieszny Japończyk sobie śpiewał jakieś dziwne słowa, którego nie rozumiałam. Śmieszne, fajne. I później widzę, o, Yakuza Zero na Steamie, PC, za jakieś 80 zł, spoko, to sobie kupię za jakieś 40 zł na promocji, spoko, kupiłem i... No i coś później inaczej się stało, że pokochałam po prostu grę. No i jakby to powiedzieć, wpierw to trochę tak średnio podchodzi do tego. Co nie miało obchodziło, to tylko karaoke, bo
to ta minigra z karaoke była przecudowna, więc fakt jest, gdzieś tak, chyba gdzieś tak w drugim chapterze to po prostu zespeedrunowała i po prostu chciałam na karaoke, ale później jak grałam ciągle w Yakuza Zero, to po prostu tak spodobały mi się postacie, lokacja, sama muzyka i historia. Więc no właśnie tak długo się trzymam się z Yakuzą, od Yakuza 0 do 6. I to był, ja wam powiem, to był niesamowity rollercoaster emocji. A najbardziej uszczęśliwą mnie, że byłem bardzo taki szczęśliwy, że zremestrowana kolekcja od Yakuza 3 do 5 i tam 6 trafi na PC, więc to mnie bardzo mnie ucieszyło. Co jeszcze mogę powiedzieć o Yakuzie? Nie wiem. Aż odebrał głos. Odebrał głos, bo bo bardzo długo, dużo grałam w Yakuzę i mam bardzo dużo do opowiedzenia, że nawet nie wiem, od czego mam zacząć. Po prostu powiem tyle, że bardzo wybieram Kiryu Kazumę, że karaoke to też jest bardzo wspaniałe i są inne bangery tam w karaoke, oprócz Bakamitai. Yakuza 6 było dla mnie wielkim finałowym końcem Kiryu Kazumy i chyba jest moim ulubionym. No ja też stawiłem grę, pomimo tego, że w fandomie to trochę ma takie mieszane uczucia. W ogóle jeszcze nie grałem w Judgment i Lucky Dragon. Po pierwsze, w Judgment to nie udało mi się zagrać, ponieważ nie mam PlayStation 4, a w Lucky Dragon to po prostu staro robię przerwę, ale te wszystkie sceny, jakie były w Yakuzie, to mi pozostało mi w pamięci. To jest po prostu najlepszy rollercoaster, jaki doświadczyłem od kilkunastu lat. Nawet Mafia tego nie dokonała, nawet GTA tego nie dokonało. Nawet Spec OPS The Line nawet tego nie dokonało. To jest przecudowne. To jest akurat ciekawostka, że wspomniałeś i GTA, i Mafię. Dwie rzeczy. Yakuza bardzo często przez jakiś czas była porównywana do GTA. To już teraz możemy powiedzieć, nie macie czego porównywać. Tam się nie ma czego porównywać. Czekaj, wyciągnę jakiś krucyfiks chyba, bo to trzeba od ten. No. jakiś czar. Rozprowadzić ten. Tak. Tak naprawdę. Nigdy nie porównujcie Yakuzy z GTA. To są naprawdę dwie różne pary kaloszy. O ile GTA jest raczej lekkim kryminały mimo wszystko. Jakieś tam zabawne momenty się zdarzają, w Yakuzie zresztą również. Ta główna linia fabularna i to, co ma sobą do przekazania, no jednak Yakuza pod tym kątem jest gruba. I również te nie tylko, nie mówię tu nie tylko o głównej fabule, ale również ktoś mi nawet to powiedział i ja się pod tym podpisuję, że Yakuza jest takim jednym wielkim przekrojem społecznym Japonii, że pokazuje wszystkie problemy i wszystkie niedociągnięcia związane z tym mimo wszystko niewielkim krajem. Tak? My tak idealizujemy mocno Japonię, oczywiście jasna sprawa, ale ona ma też swoje problemy i to w Yakuzie zostaje również powiedziane. Zresztą nie bez powodu też na samym początku, jeżeli się zagra w poprzednie części Yakuzy, to pojawia się ten monit, że wydarzenia, które mają miejsce w tej odsłonie, są związane raczej z czasami tam powiedzmy rok 2000, tak, i wtedy prawo było takie, a nie inne, nie? Dokładnie. I tam jest tam kilka takich różnych nawiązań, które też się w Yakuzie pojawiają i to też pokazuje, że no jednak z tym trochę jest racji, że pokazuje to, jak Japonia też się zmieniała przez ostatnie lata. No taki symulator Japonii. Coś w tym rodzaju. A druga ciekawostka, słuchajcie, to jest akurat też niesamowite, bo w Yakuze Kiwami zagrałem chwilę po tym, jak odbiłem się od Mafii 3. Zagrałem w jedynkę, to już wersję zremasterowaną. Znaczy nie, żebym był zaskoczony odbiciem od Mafii 3, chociaż muzyka jest świetna. Tak, ale zagrałem w Mafię 1, już tą odnowioną wersję, zagrałem w Mafię 2, która podeszła mi, chociaż mi tyłka nie urwała, tak jak w przypadku jedynki. Poszedłem do trójki, chwilę zagrałem, odbiłem się strasznie i powiedziałem nie, jednak ta amerykańska mafia mi nie podeszła, to sobie zagram w tą japońską. No i tak to się zaczęło i tak to się kręci w zasadzie do dziś. Michał, jak to jest u ciebie? No, u mnie to jest trochę tak skomplikowane, bym powiedział, bo
tak sobie starałem się przypomnieć jeszcze jakieś wydarzenia związane z początkami z serią Yakuza. I tak naprawdę od Yakuzy tak naprawdę zacząłem od innej zupełnie gry, innego zupełnie wydawcy, a to chodziło o Beatdown Fists of Vengeance od Capcomu. I właściwie szukałem gier, które są bardzo podobne właśnie do tego tytułu, czyli takie beat'em upy z jakąś tam żywą muzyką, w klimatach gangsterskich, coś takiego. I w pewnym momencie widziałem, że jest Yakuza 2 na PS2 w jakimś jednym z lombardów w Olsztynie. Po prostu widziałem, że jest pudełko, tak? Wtedy odwagi mi zabrakło. Nie kupiłem. What the fuck? I tak, i wtedy też w międzyczasie u nas na blogach w gram.pl jeden z użytkowników bardzo dużo pisał o Yakuzie jako serii, a też w międzyczasie mówił dużo o tym, jak Sega tak naprawdę nie wydaje tych gier na zachodzie, tak? Właściwie odsłony Ishin i Kenzan się w ogóle nie pojawiły na zachodzie oficjalnie. Yakuza 5 pojawiła się tylko cyfrowo i nie można było jej dostać w pudełku. No i tak sobie mówiłem, kurczę, no to coś fajnego musi być w tym, wtedy jak mówiłem, japońskim GTA. Fajnie się biją. Może kiedyś zagram. I w tym czasie też pamiętam, że to był chyba rok 2015 albo 16, nie pamiętam dokładnie. Był jakiś bug na PS Plusie, że za darmo wszyscy dostali Yakuza 5 w cyfrze. I ja wtedy sobie po prostu postanowiłem zagrać w Yakuza 5. Mówię, no dobra, no zacznę od czegokolwiek, co jest dostępne i zobaczymy, może będzie fajne. I się strasznie od Yakuzy 5 odbiłem. Właśnie chyba tak widzę, że większość osób, jak zaczynała z Yakuzą swoje przygody, to ja na początku się odbiłem. A Yakuza 5 jednak na samym wstępie ma taki dość specyficzny, wolny początek, tak? Jak ktoś grał od samego początku w Yakuza, to mniej więcej rozumie dlaczego, ale jak ktoś gra od samej piątki, to potem wychodzi na to, że to te Yakuza to jest takie nudne, jesteś, nie wiem, jakimś taksówkarzem, no o co tak, chodzi. Bo to nie jest tak jak w GTA, że możesz zacząć jakąkolwiek część, whatever, tylko tu wszystko. Tak, zaczynasz od... Ta historia jest spójna i po prostu idzie jednym wielkim ciągiem na osi czasu. Dokładnie tak. No i wtedy po prostu poczekałem sobie trochę czasu i zacząłem od zera. Zagrałem sobie w zero. Też na początku było trudno. Pamiętam, że 4 godziny spędziłem w grze i miałem strasznie duże problemy. Ale potem w pewnym momencie, od momentu, kiedy tam się zaczął pojawiać Majima, zaczęło się pojawiać więcej akcji, pierwsza walka z Kuzę, mówię, tu już się zaczyna robić dobrze, już się zaczyna robić ciepło. No i od tego momentu właściwie bardzo można powiedzieć, że niechronologicznie, bo to było mniej więcej tak, że przechodziłem 0, 1 Kiwami, potem przeszedłem Yakuza 6, wróciłem do Kiwami 2, potem weszła trylogia, no i weszło Like a Dragon. Więc właściwie tak trochę skakałem po tych Yakuzach, ale wszystkie pokonałem. I tak naprawdę staram się wszystkie gry od Ryuga Gotoku Studio przychodzić na bieżąco, nie tylko od strony recenzenckiej, tak, bo u siebie w redakcji jestem uważany trochę za specjalistę, ale bardziej chodzi o to, że lubię te gry i lubię poznawać te przygody, tak? Czy to były te poprzednie przygody Kiryu Kazumy, czy są to przygody teraz Ichibana Kasugi, czy są to przygody Yagamiego w Lost Judgment, teraz co było ostatnio. Po prostu jakoś tak się, tak jak to powiedziałeś wcześniej, tak trochę ta cała seria tak wrosła we mnie i staram się też innym ludziom podpowiadać, że może warto też sprawdzić, zagrać, czy zobaczyć coś innego niż do tej pory. Tak wyjść ze swojej strefy komfortu. No to jest akurat fakt to, co ty mówisz, że to nie jest gra, która jako całość nie da się nie lubić. To jest to, co wy również powiedzieliście. I historie zawarte w każdej kolejnej odsłonie Yakuzy po prostu wciąga i wszystkie plot twisty po prostu miażdżą mózgi. Te wszystkie postacie, które spotykamy, no nie da się ich po prostu nie lubić. Naprawdę, uwierzcie mi, z doświadczenia powiem, że bardzo trudno napisać postać, którą gracz polubi od samego początku. Myślę, że w przypadku Yakuzy to się po prostu dzieje. Ja pamiętam, że grałem jak zagrałem po raz pierwszy w Yakuza Like a Dragon, to sobie mówię, troszkę jestem niepewny, bo tu już Kiryu nie ma,
Tu Majima gdzieś może się pojawi, ale też nie będzie jakimś takim głównym bohaterem, tylko już mamy nowego bohatera, mamy kilku tak naprawdę nowych głównych bohaterów, mamy nową miejscówkę, może mi się nie podobać. No nie, ja uważam, że Ichiban jest jedną z fajniejszych postaci, jaką poznałem i naprawdę chcę zobaczyć kontynuację jego przygód. Ale to jest tak samo, jak w przypadku Judgment, tak? I wiele osób mówiło, bo to też nie jest Kiryu, tak? Gościu chodzi sobie w skórze, jest roztrzepany trochę. No nie ma tej takiej postury bohatera serii Yakuza, tak? Jak większość. A potem wchodzi Kaito. Który jest, no można powiedzieć, takim... No czymś właśnie z tego świata, żeby trochę połączyć jedno z drugim, tak? I już zdecydowanie Kaito jest... jest po prostu uwielbiany przez cały fandom, tak? I nawet dostanie swoje DLC w Lost Judgment, czego też nie mogę się doczekać. Także... No, to jest właśnie coś w tym stylu, tak? W ogóle cały Judgment jest bardzo luźny, połączony z tym światem Yakuzy, który znamy i lubimy, ale mimo wszystko jest to coś zupełnie, zupełnie innego. Zostawimy sobie Judgmenta gdzieś na bok, porozmawiamy o tym, mam nadzieję, niedługo później. Może jak zapowiedzą trzecią część, chociaż trochę wątpię, bo dopiero druga wyszła i dopiero zbiera wszystkie owacje na stojąco. A chciałbym pogadać z wami o muzyce do Yakuzy, bo powiem szczerze, zastanawiałem się nad tym kiedyś, czy w ogóle mówić, czy rozmawiać, czy w ogóle pisać cokolwiek o muzyce do Yakuzy, bo to nie jest taka typowa gra akcji, taki typowy brawler jak, nie wiem, Street of Rage albo coś w tym rodzaju, że po prostu Chińczyk chodzi i kopie i no, jesteśmy... I bije rowerami wszystkich, co zobaczy, nie? Dokładnie. To na pewno nie jest tego typu gra. Tam dużą rolę, naprawdę dużą rolę mimo wszystko odgrywa historia i to, jak postacie są napisane, jakie relacje między nimi zachodzą. I również pod tym kątem ważna jest oczywiście muzyka. Tak, oczywiście, bądźmy szczerzy, najważniejsza muzyka to ta, która występuje w dwóch elementach. Czyli do tej pierwszej grupy mogę zaliczyć muzykę bitewną, ta, która nam towarzyszy podczas walk, czy to z jakimiś randomowymi postaciami, czy z bossami i tak dalej. A drugi typ muzyki to te, które występują w scenach przerywnikowych. Tak? W przypadku muzyki bitewnej, w większości przypadków, ja to mówię o tych zwłaszcza pierwszych odsłonach Yakuza od 1 do 6, mamy do czynienia przede wszystkim z rockiem. Z rockiem. Jakieś tam elementy elektroniczne oczywiście są, jakieś kolejne instrumenty, ale najważniejsze, żeby było to uderzenie, żeby było to walnięcie. Jak sobie posłuchacie Funk's Goes On z pierwszej Yakuzy, czyli z Yakuzy Kiwami, no to oczywiście słychać ten beat, słychać ten rock, ale mimo wszystko czujecie, że chcielibyście sobie jeszcze potańczyć. Co tam jeszcze jest? W Yakuzie 2 jest też taki trochę przemieszanie jazzu właśnie elektroniki, tak. Ten jazz, dokładnie, to jest to, co właśnie Nabi mówi, ten jazz, który się tam pojawia. W Yakuzie 0 zresztą mamy również rock, również jakiś coś w rodzaju funku nawet, ale mimo wszystko czuć ten klimat tego końcówki lat 80. To po prostu widać. Tak. Te wszystkie kawałki, które grają gdzieś nam w tle, no jednak zachęcają do tego, żebyśmy potańczyli na parkiecie. To jest po prostu coś niesamowitego. No, nie da się tej muzyki nie lubić i nie da się też jej oderwać od historii. Bo jak patrzę sobie na przykład na... żeby teraz nie uciec za bardzo od wątku, jak patrzę właśnie na Yakuza 0, to jak sobie posłuchacie Force Addiction, Para Addiction, czy Crash Addiction, czyli te wszystkie motywy, które towarzyszą Kiryu, no to są oczywiście, wiecie, typowo brawlerowe kawałki pod tytułem idziemy skopać parę tyłków i one po prostu pompują w nas adrenalinę. I to samo jest z One Age Sludger czy One Age Dancer. Może jest bardziej skoczna melodia, ale mimo wszystko też no, chce się prać ludzi po mordach, no, bądźmy szczerzy. Ale są również takie kawałki, które mówią bardzo dużo o samych postaciach. I tutaj mam na myśli chociażby Pledge of Demon,
czyli ten motyw, który towarzyszy nam podczas ostatniej już walki, chyba piątej albo czwartej, nie pamiętam już. To znaczy Pledge of Demon, to znaczy powiem ci tak, Pledge of Demon, z tego co pamiętam, on tak naprawdę to jest główny motyw walki z Kuzę, tak naprawdę. Tak, no właśnie on, o tym chciałem powiedzieć. Tak, każde starcie z Kuzę to jest Pledge of Demon, które jest świetne, a potem ostatnie starcie z nim, to chyba się nazywało Out of Enmat, coś w tym stylu. Out of Mana, tak, przepraszam, to jest tak. Dokładnie, to jest remix... Taki to wolniejszy, jest... bardziej patetyczny, taki, że czuć w tym, że to jest takie ostatecznie starcie, może wreszcie położy się spać. Taki bardziej, dokładnie, tak. Dokładnie, bo te pierwsze walki z Kuzę to wyglądają w taki sposób, no, że bądźmy szczerzy, Kuzę i tak dostał po reju i on musiał po prostu dostać, ale w tym ostatnim starciu to widać, że Kuzę już miał Kiryu serdecznie dosyć. Miał dosyć, że go cały czas poniżał i chciał po prostu mieć z nim taką osobistą wendettę w tych kanałach. I to po prostu zresztą czuć w tej scenie to... i w tej muzyce, która tam leciała. No, zresztą ja też, to... jeżeli dobrze pamiętam, to właśnie ten tytuł Out of Enma też wiąże się z tym, że tatuaż na plecach Kuzę właśnie chyba symbolizuje właśnie... ten motyw. Nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło, nie? Ale... tak czy inaczej, no, ten taki sposób przez Ryuga Gotoku przekazywania tych ostatecznych starć, tak, na przestrzeni serii i to takie podbijanie emocji, wchodzenie na wyższy właśnie poziom patosu, faceci biorą się jeden na jeden, zdejmują swoje garnitury, no i dobra, to teraz co, kończymy? Kończymy. W każdej odsłonie, a chyba najbardziej w Kiwami 2, jeżeli dobrze pamiętam, i w szóstce, mnie to po prostu rozłożyło na łopatki. To wytłumaczymy. Tu chciałem właśnie wejść w słowa a propos tej kulminacji, jeśli chodzi o Kiwami 2. Kiryu walczący z Ryujiro Godą na samym szczycie budynku, obok znajduje się bomba. A tutaj dwóch facetów, oczywiście z gołymi plecami, tatuażami, tak, dokładnie, walczą o miano najlepszego, najważniejszego wojownika w Japonii. To jest jedynego walka, smoka, tak. Tak, jednego smoka. To jest walka o honor. To jest przede wszystkim walka o honor. Ale ta muzyka, która leci, macie, nie jest to takie walnięcie, jak, nie wiem, typowe walki enkanterowe, losowe, czy coś w tym rodzaju. Nie. Tutaj mamy dźwięki fortepianu. On pojawił w oryginalnej wersji Yakuza 2, w Scarlet Moment, ten fortepian, no, słychać bardzo wyraźnie, on jest tym głównym instrumentem. W Kiwami 2 ten motyw nazywa się Scarlet Eternal Moment i pojawiają się oczywiście nowe instrumenty, ten fortepian dalej gdzieś się tam pojawia, ale dzięki tym nowym instrumentom ten motyw jest, jakby podbija emocjonalnie tę scenę. Jeszcze biorąc pod uwagę sam wątek, jak to powiedzieć, biorąc pod uwagę to, co za scena tam się odbywa, tak, zanim przystąpią do walki, jakie wątki się dopinają na sam koniec, jakie plot twisty się wyłaniają przed tą walką, no to jednak ta emocjonalna, nawet powiedziałbym wzruszająca chwila ma sens, ma wyjaśnienie. Ona się tam nie pojawia po prostu znikąd. Ona ma pewne wyjaśnienie. To tak tytułem wtrącenia. Ja się zapytam, Neibi, co ty sądzisz? Jak ty odbierasz w ogóle muzykę do serii Yakuza? Muzykę odbieram tak, no, że... No Yakuza potrafi mieć te swoje własne takie bangery, a no, że... I ja po prostu uwielbiam soundtrack w Yakuzie 4, ale jak odbieram? No tak, no nie wiem, no czasami są dobre bangery w Yakuzie, a czasami to tak nie. Ale tak się, no jak mogę to powiedzieć, no jak mogę to sformułować, że trochę mnie obchodzi, a trochę nie, bo okej, spoko, no jest muzyka w grze, ale głównie to trochę mnie nie obchodzi przy jakichś ważnych scenach. Okej, ano, że budzi takie tętno i tak dalej, ale nie wiem. No bardziej to jest takie na akcję oparte, więc... Czyli ty uważasz, że bardziej to jest taka muzyka, która po prostu ma lecieć w tle i w SEO?
No właśnie, a oczywiście są takie sceny, gdy na przykład masz walkę z bossem albo masz jakieś karaoke, to wtedy muzyka jest świetna. To pewnie, ale przy takich normalnych scenach, gdzie postacie tam rozmawiają, no to nie za bardzo. Ale To akurat też mogę się chyba pod tym podpisać, że te spokojniejsze scenki, okej, mają fajne motywy, ale one nie odgrywają chyba ważniejszej roli. Chyba to jest trochę, tak... To jest tak trochę jak ten główny motyw, jak są substories, i tak można powiedzieć, że substories można podzielić na kilka momentów, tak? Czyli ten początek, czyli poznawanie historii, i potem jest ten taki środek, rozwinięcie, działanie, i jest końcówka, i to jest zawsze w większości przypadków ta sama, jak to można nazwać, moralizatorska melodia, taka słodka, taka trochę smutna, że no, zrozumiałem wreszcie, zrobiłem źle. A no właśnie, jeszcze. I tak słuchasz tego po raz X, Y, Z, któryś przez całą serię, mówisz, dobra, ja już nie chcę tego słuchać. Już jest za dużo, już po co? A no właśnie, taką opinię, a no właśnie miałem przy jakąś Kiwami. No właśnie jest ten Funk Goes On i właśnie nie wiem dlaczego, ale ta muzyka stała się taka monotonna, no że jest, okej, spoko, co bierzemy raz Electro Splash, to jest bangerowa, jest fajna, jest taneczna, no jest fajne. Ale później jak ciągle gram, jak ciągle spotykam tych przeciwników, to stała się taka monotonna, że tak średnio jest. No trochę słuchałem tego oryginału z PlayStation 2, jest i nawet też jest spoko, no. Dużo nie grałem w wersję na PlayStation 2, ale nie wiem dlaczego, ale czasami to preferuję te oryginalne wersje, takie niezremiksowane. Mm-hmm. No to jest akurat fakt, że te wszystkie generyczne takie dźwięki, które pojawiają się przez substories, no one po prostu mają... One po prostu są i mają być tłem, tak. Dokładnie, one mają być tłem i one nie przeszkadzają? No, tyłka nie urywają, bądźmy szczerzy. To, co mówisz ty, Nebi, czyli ten Funky Goes On, że ten motyw dzisiaj się pojawia po milion razy, już masz go dosyć, to też mogę się niby pod tym podpisać. Raz, drugi, trzeci, jak sobie go posłuchacie na Spotify podczas, nie wiem, zbywania naczyń, jest spoko, ale kiedy słuchacie go po raz enty w samej grze, no to fakt, to po pewnym czasie ma się go dosyć, ale z drugiej strony właśnie mamy te motywy, o których powiedzieliśmy wcześniej, czyli pojawiają się podczas tych najbardziej kluczowych momentach, jeśli chodzi o historię. Na przykład scena ucieczki Kiryu z pogrzebu z Kiwami 1. Nie? Moja ulubiona. Pamiętacie? Mój ulubiony również, bądźmy szczerzy. To jest na przykład taka scena, gdzie ta muzyka po prostu jest. Biegniecie przez siebie, rozwalacie całą hordę ochroniarzy, przy okazji rozwalając cały pół budynku, i ta melodia, która gra w tle, no pompuje cię. Idealna po prostu do... One właściwie, te wszystkie melodie właśnie, które są w Long Battles, tak? Czyli na przykład moim ulubionym chyba z motywów z Yakuzy to chyba będzie Rain z Yakuzy Zero, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba był motyw jak Majima tam się przebija do... Tak. Mhm. I on też był przy okazji, to jeżeli ktoś dobrze pamięta, na PS3 kiedyś były instalatory gier i on leciał w tle, jak gdy gra się instalowała. A to nie było przy Yakuzie 4 przypadkiem? Nie, przy Yakuzie 4 to jest For Fate. To nie to. Okej, dobra. Rain jest przy Yakuzie 0. Okay. Ale ogólnie tak, to wtedy przy tych grach na PS3 to było właśnie przy Yakuzie 0, przy 4 i 5 właśnie były te instalatory. I te instalatory w połączeniu właśnie z melodią, chyba jeżeli dobrze pamiętam, Kiwami 1 też dostało taki instalator jeszcze. I te obrazy, które się pojawiają właśnie z tymi melodiami w tle, też świetnie współgrają ze sobą. Ale wracając jeszcze do tematu Long Battles, to chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Long Battle każdy Long Battle tak naprawdę związany z Millennium Tower. Tak. To jest też zawsze ten sam banger, nie? Czuć właśnie ten klimat bardzo podobny tego, że właśnie w tym momencie idzie tam albo sam Kiryu, albo kilku gości, widzi całą paczkę mafii i mówi, dobra, słuchajcie, wiecie co? Trzeba wam włoić. I leci. Uderzenie, tak?
Nie ma Yakuzy bez wtargnięcia do Millennium Tower. Myślałem, że przy okazji Yakuza Like a Dragon to miniemy. Tego się nie udało. A tam jeszcze zrobili z tego dungeon a la Persona. Jeszcze potem zrobili Final Millennium Tower, który jest jeszcze trudniejszy. Tak dla kurażu, nie? Tak, dokładnie. W ogóle to, co mówiłem na samym początku, że cała ta seria z Kiryu Kazumą, mamy tutaj potężny rok i połączenie jakichś mniejszych, większych gatunków. W przypadku Yakuza Like a Dragon mamy w zasadzie zupełnie od nowa wszystko. Mamy dużo elektroniki. Nowego głównego bohatera, nowy system walki. No i przede wszystkim słuchać tam dużo elektroniki, dużo dubstepu. Jakieś tam również elementy chiptunowe. Tak, żeby przypominać, że mimo wszystko mamy do czynienia z RPG-iem, a sam Ichiban jest fanem Dragon Questa, co w ogóle nie rozwaliło. Oj tak, to jest świetny motyw ze zwiastunu, gdzie on tam patrzy w niebo i mówi, że zupełnie jak w Dragon Quest. I to jest cudowny moment. Ale w ogóle sam pomysł, że ten zwiastun, pamiętacie ten film, który wypuściło studio przy okazji 1 kwietnia? Tak. System walki. Słuchajcie, jakoś do tej pory nie może mi przejść przez to, że z żartu Prima Aprilisowego zrobili coś na serio. No tak. Ale żeby było ciekawe, ja pamiętam, że właśnie w przypadku tego żartu Prima Aprilisowego to był też mniej więcej teaser taki trochę CGI-owy właśnie tej Yakuzy Online. Nazywało Yakuza Online. Tak, i to była właśnie taka gra japońska, taki klikacz typowy. I właśnie mało kto myślał, że to tak będzie wyglądało. I tak jak się spojrzy na powiedzmy lewym ekranie Yakuza Like a Dragon, na prawym ekranie ten zwiastun, to widać, ile pomysłów tam zostało potem wcielonych w grze w tamtym roku, tak? Na czele właśnie z tym, z tą maszyną wyburzającą. Także to było świetne. I przyznam się szczerze, że tak jak... Właśnie to jest o tyle ciekawe, że pamiętam, że wtedy ten zwiastun wszyscy przyjęli takim żartem i że o, fajne, a potem dziwnym zbiegiem okoliczności fandom się strasznie podzielił przy okazji premiery Yakuza Like a Dragon. No, to prawda. To jest ciekawe. Ale hej! Tak, nie byli pewni. Tak, ale jeszcze jest Judgment, przy którym oczywiście mam bardzo mieszane uczucie, bo wyszedł właśnie ten Lost Judgment, ale właśnie są problemy z agencją, bo ten główny protagonista jest na podstawie takiej postaci z prawdziwego życia. Serialu. Tak. No i właśnie jest taki właśnie problem, bo Sega chciała mocno Judgmenta na PC. Ale agencja się na to się nie zgodziła, ponieważ boi się o te modyfikacje, bo się boją, że ktoś wstawi CJ-a, zamiast tego protagonisty i wszyscy oszaleją. Znaczy to ogólnie też pokazuje problem, można powiedzieć, tego, jak do wszystkiego się podchodzi w Japonii, ale tak jeszcze obok tego problemu właśnie z aktorem, który gra Yagamiego, też swego czasu, jak Yakuza wychodziła na zachodzie, to bardzo często motywy przewodnie muzyczne z gry były wycinane i zastępowane innymi utworami. Tak było w przypadku openingu do Yakuza Zero, z tego co pamiętam, i też tak było w przypadku melodii w Yakuzie 6. Jeżeli dobrze pamiętam, to był Tatsuro Yamashita Sobo i on w japońskiej wersji pojawia się w momencie, kiedy Haruka płynie do miasta, można powiedzieć, tam na Okinawę. I motyw jest taki, że ten motyw został zupełnie wycięty z gry i nawet się nie pojawił na Spotify'u gdzieś pod właśnie hasłem Tatsuro Yamashita. W ogóle jego dyskografia jest niedostępna praktycznie. Jest dostępny jakiś cover, z tego co się orientuję, ale to też właśnie pokazuje, jak długą drogę na przykład musiało przejść Ryuga Gotoku swego czasu, aby też pewną taką spójność muzyczną w Yakuzach przenieść też na zachód, tak? Ponieważ te wszystkie licencje w Japonii potrafiły, niestety, trochę zburzyć. Tak, pamiętam, że wszyscy pamiętam, byli zaskoczeni tym, że ten utwór, który jest nagrany przez Shona Nokazę właśnie do Yakuzy Zero, pasuje do tego zwiastunu, tego openingu idealnie. On strasznie dobrze oddaje
Zresztą klip też oddaje właśnie motyw przewodni właśnie Yakuzy Zero i ten właśnie przepych, zabawa, końcówka lat 80. Zresztą tam chyba też na gości się w tym klipie pojawia i z szampana polewa wszystkich. Ostatecznie na zachodzie ten motyw w openingu też był super. Nie mówię, że nie, ale mimo wszystko kurczę z tym kawałkiem Shonan no Kaze wydało się znacznie lepszy. Na szczęście potem Shonan no Kaze pojawiło się przy okazji Yakuzy Like a Dragon i no tutaj już problemów nie było. Bo Ichibanka jest. Ichibanka i jest. To jest super. Ichibanka, jeden z moich ulubionych utworów i również jeden z moich ulubionych teledysków, jeśli mam być szczery. Zrobiono teledysk w ten sposób, że osoby śpiewające ten utwór, ich twarze i sylwetki zostały wpasowane do scen z gry. Więc jeśli nie grałeś nigdy w Like a Dragon i widziałeś jakąś scenę z gry, no to i tak nie zrozumiesz, o co tam chodziło, więc nawet... A to jest właśnie bardzo ciekawe, bo ja potem sobie wróciłem do tego klipu i patrzę, kurczę, faktycznie. No nie? Oni tam powstawiali po prostu w niektórych takich scenach. Więc wyślesz to komuś, kto nigdy nie grał w Yakuza Like a Dragon i nawet nie ma takiej opcji, żebyś mu tę scenę zaspoilerował, no bo jak? No tak, ale jeszcze, jeżeli miałbym powiedzieć... Jak już tak trzymamy się właśnie tematu Shonan no Kaze, to też bardzo fajny utwór napisali przy okazji podserii, która się pojawiła na PSP i to było Born to be Wild. I przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o te wszystkie trzy utwory, które napisali do Yakuz, to mam wrażenie, że Born to be Wild najlepiej się wpisuje w Yakuzę, tak? Bo o ile tam każdy z nich jest super, ale akurat ten chyba najlepiej się wpasowuje też w to ogólnie, jaka tam była tematyka w tej odsłonie serii, tak? Tak czy inaczej, no fajnie, że wreszcie to ogarnęli, a z drugiej strony pojawiają się problemy właśnie z aktorami. No co trochę... Przy okazji też pamiętam z tego, co słyszałem w przypadku Lost Judgment i potem tej kolejnej części ktoś mówił o tym, że podobno Kaito miałby być głównym bohaterem, ale ja przyznam się szczerze, że myślę, że się dogadają, bo to byłoby dziwne, że gdyby się nie dogadali. A propos jeszcze, no, są nadal mimo wszystko problemy z muzyką do Yakuzy, takiej ogólnodostępności muzyki do tej serii, bo to, co zostało już przez nas wspomniane, że muzyka do serii jest oczywiście dostępna między innymi na Spotify, ale nie wszystko. Nie wszystkie utwory, nie wszystkie części. Z Yakuzy 1 jest oczywiście cały soundtrack, ale na przykład nie ma chyba z Kiwami, nie ma chyba również z szóstki. Z Yakuza Like a Dragon do dzisiaj nie ma wydanego soundtracku. Z Judgment wiem, że jest fizyczny album wydany w Japonii, ale u nas nie został wydany. Na pewno jedna rzecz, którą pamiętam, że też chyba z Twittera wyczytałem, wrzucałeś, że pojawił się soundtrack z Judgment i Lost Judgment na Spotify'u. Poleciałem jak w dym, zobaczyłem poszatkowany soundtrack. Poszatkowany soundtrack, właśnie, to jest album dietetyczny, ja go nazywam. I jego recenzję, mam nadzieję, przeczytacie na stronie gamemusic.pl. To jest... To tak trochę jakby ktoś pił papkę z Yakuzy, nie? To mniej więcej tak, okej, pojawiają się jakieś motywy, które rzeczywiście wpadają w ucho i można je uznać za the best of, przynajmniej w niektórych przypadkach, a w przypadku niektórych osób powiedzą, że nie. Ja jestem z tych drugich, tak, bo powiem szczerze, tak jak sobie przesłuchałem na szybko i potem jeszcze raz od początku całość, to przyznam się zupełnie szczerze, że byłem zaskoczony, ile tak naprawdę utworów wywalili. Całe szczęście opening z Judgmenta i Lost Judgment jest osobno na płytach, więc nie ma problemów z nimi, natomiast no niestety, kurczę, tak jest tak... Mówiąc brzydko, wykastrowany soundtrack, że aż szkoda. O soundtracku, o muzyce do Judgment i Lost Judgment i być może kolejne odsłony. Będziemy jeszcze oczywiście rozmawiać. To, co warto jest jeszcze wspomnieć, to kto jest autorem muzyki do serii Yakuza. Autorem, głównym winowajcą jest Hidenori Soji. Człowiek o rozległych umiejętnościach. Zaczynał karierę w 96 roku od Sega Touring Car Championship. Później stworzył muzykę m.in. do Fighting Vipers, do Super Monkey Ball 1 i 2, do F-Zero GX, jeden z moich ulubionych gier.
I później przyszła Yakuza i stał się takim naczelnym kompozytorem, który wraz z innymi twórcami, artystami tworzą muzykę do kolejnych odsłon Yakuz, jak i również do Judgment, Lost Judgment. I widać, że energii mu nie brakuje, pomysłów również nie. Ta muzyka do Yakuzy, mimo że wydaje się ta seria nie starzeć w ogóle, to znaczy inaczej, ona jest stała, w zasadzie prawie że niezmienna, ale mimo wszystko ta muzyka jest, można powiedzieć, różnorodna. Tak jak wcześniej zostało powiedziane, że w Yakuzie Zero, no mamy oczywiście to techno, ten rock, ale mamy takie klimaty lat, końcówki lat 80. Z drugiej strony mamy Yakuza Like a Dragon z muzyką elektroniczną, dubstepową, trochę z elementami RPG i to jest co najśmieszniejsze, to co jest najważniejsze. Z racji tego, że Like a Dragon jest typowym przedstawicielem JRPG-ów, no to muzyka również została wystylizowana na tę modłę i przyznaję, że naprawdę zadziałało. Ten motyw bitewny, który się pojawia w trakcie walk z różnymi przedziwnymi osobami, te motywy z bossami, one idealnie pasują do RPG i trochę trudno byłoby mi je zobaczyć w takim brawlerze, jak to było w Yakuzie. Ale też powiem zupełnie szczerze, że to jest też duży fenomen i też zręczność ze strony autorów właśnie ścieżek dźwiękowych do Yakuzy. To jest to, że w każdej Yakuzie i w Judgmencie zresztą też pojawia się starcie z Amonem, tak? Mm-hmm. To już ten taki calak, powiedzmy. Amongus. I każde starcie z Amonem od jedynki przez Kiwami, tak, i ten zawsze jest idealnie skrojony i dopasowany. Motyw się właściwie główny nie zmienia. On jest bardzo podobny, ale jest bardzo dobrze dopasowany akurat do tej odsłony, w którą gramy. Nawet ten motyw właśnie z walki z Amonem w Yakuzie Like a Dragon, tak, czy on jest taki bardziej wyciszony. To jest nadal jest ten sam motyw, czujesz go z tyłu głowy, ale on jest taki właśnie bardziej, znaczy taki nawet nie bardziej, mniej energiczny, a jest taki bardziej w stylu, no to jest ostateczne starcie jak, nie wiem, ze śmiercią w Personie, tak, czy w czymś innym, nie? I to jest też super, tak, że oni są w stanie z jednego motywu, który jest przez całą serię i wiesz, że on się na pewno musi pojawić i tak cię zaskoczy w jakiś tam sposób, tak? Czy właśnie tempem dźwięku, czy ogólnie samym starciem, tak? Mhm. Czy nawet nowe instrumenty się pojawią, mm-hmm, i tak dalej. Tak, to jest... Tam właściwie w Like a Dragon, z tego co kojarzę, to obok melodii dużą rolę właśnie gra ten taki, można powiedzieć, chórek, który w tle gra. No tak, tak sobie właśnie przyśpiewuje. No tak. I to jest właśnie super w przypadku serii Yakuza. No więc właśnie, ta seria Yakuza, mimo tego, że przypomina, każda kolejna odsłona przypomina poprzednią, jednak mimo wszystko się zmienia, mimo wszystko się ewoluuje, chociaż na przykład fani serii długo mówili o tym, że wypadałoby serię się odświeżyć i te starcie brawlerowe, no to już jest taki trochę przestarzały system, też wypadałoby zmienić. No i się zmienił, rzeczywiście przyszło Like a Dragon i pozamiatował system. No ale właśnie, musimy przejść do tego, jak będzie wyglądała przyszłość serii. Ja pytam o to nie przez przypadek, ponieważ w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się kilka takich kluczowych rzeczy. Pierwsza to oczywiście pojawienie się Yakuza Like a Dragon, czyli zupełnie nowe otwarcie do Yakuzy, o którym już wspomnieliśmy, mnóstwo nowych rzeczy, również pod kątem muzycznym. Druga rzecz to ogłoszenie przez Ryuga Gotoku Studio, że walki brawlerowe zostają ostatecznie przy serii Judgment, natomiast Yakuza już pozostanie RPG-iem. I trzecia taka dosyć ważna, istotna rzecz, to był news dnia, jeśli nie tygodnia, Toshihiro Nagoshi, czyli założyciel studia, odszedł z niego, czyli główna twarz serii Yakuza odeszła i teraz na czele studia stoi, jeśli dobrze pamiętam, scenarzysta serii, poprawcie mi, jeśli się mylę, wydaje mi się, że to był to scenarzysta serii. Tak, teraz, to ogólnie człowiek związany z Yakuzą od
pierwszych serii, od, znaczy od pierwszych początku. Odsłon, tak. Od początku, dokładnie. Więc teraz moje pytanie brzmi, jak w kontekście tego, co się wydarzyło w tych, tych ostatnich 12 miesięcy, zmieni się Yakuza nie tylko pod względem gameplayowym, ale również pod, pod kątem muzycznym. Ja jakieś mam przeczucia, ale najpierw chciałbym was posłuchać i tu zacznę od Neibi. Jezus Maria, powiem tyle, że jak Yakuza 9 wyjdzie, to zmieni wasze kompletnie podejście do muzyki i do całej Japonii. Po prostu was zmiecie z fatem, bo co tak was to daje. Nie no, tak szczerze mówiąc, no nie wiem, no ja ale mam bardzo mało do powiedzenia, ponieważ no i grałem w Judgment, Lost Judgment, ani Lucky Dragon, ale ja po prostu no życzę im bardzo powodzenia. Ogólnie taka ciekawostka, bo twórca Lucky Dragon, to początkowo chyba tam był twórcą karaoke, chyba od Yakuzy 3. Z czego co wiem, to bardzo dużo chyba tam członków tam z Uriaga Gotoku Studia, tam chyba się śmiał się z tego pomysłu, a no, że co, że cholerne karaoke w Yakuzie? Tak, tak, tak. Dokładnie. Był cały nawet film dokumentalny poświęcony temu. No, film to może za dużo powiedziane, ale film, jest na YouTubie gdzieś. No, film na YouTubie, no. I w sumie, no... Jest wyjaśnione. I w sumie to jest bardzo takie śmieszne, jak to jest... How aged it was, well, holy shit. Teraz karaoke, to teraz jest... To teraz od Yakuza 5 to mamy po Bakamitai, które stało się wielkim memem, ale powiem tyle, że jeszcze jest... Że są inne bangery, które nie są Bakamitai. Dużo by wymieniać, ale jeszcze jest Life in Kamurocho, kurde nie, co jeszcze jest, 24-godzinna Cyrindella, bo mogę tak to powiedzieć, Rouge of Love, były jeszcze bardzo fajne piosenki, chyba było Hands, Like a Butterfly, Like a Butterfly to było zarąbiste też. Coś jeszcze było, jeszcze zapomniałem o Machine Kiss Gun, to też było zarąbiste. I szczerze, część właśnie z tych piosek, które właśnie wymieniłem, to część z nich jest lepsza od Bakamitai, będąc szczery. Ale kontynuować, zauważyłem, a że jeszcze chyba wy nie mówiliście o popie, bo tam jeszcze jest taki japoński pop. Wiem, że w Yakuzie, okej, więc taka historia, bo jest jedna taka scena, taka w deszczu w Yakuzie 2 na PS2 i to było chyba tam, i to chyba był taki, nie wiem, jazz japoński i to była taka trąbista muzyka przy tym. Niestety w Yakuzie Kiwami 2 oni chyba coś zmienili na jakiś japoński pop i po prostu nie do końca nie pasuje. Mogę przesłać później linka do tego, ale po prostu jak ja se porównałem z tą muzyką, która była na PS2, a w Kiwami 2, no to jest taka różnica, że w PS2 to pasuje do tego, a w Kiwami 2 to tak średnio. Czyli po prostu niektóre zmiany, no niektórych zmian po prostu lepiej nie robić. Niektórych zmian lepiej nie robić, zostawić tak na amen. No to teraz mamy zagwozdkę, bo tak jak powiedziałem, no mamy Yakuza Like a Dragon, będą tam, no dobra, powiem co ja myślę, ale najpierw jeszcze co Michał na ten temat ma do powiedzenia. Powiem tak, no na pewno... Pierwsza rzecz, która nie będzie wielkim zaskoczeniem, to że pewnie też Sega i Ryuga Gotoku Studios będą próbowali dalszej takiej ekspansji na zachodzie. Już to się dzieje wiele, wiele lat. Krok po kroku, premiera Yakuza Like a Dragon, nie Yakuza Like a Dragon, a Last Judgment, tak, ogólnoświatowa, można powiedzieć, że wypaliła. Więc zapewne no, kolejne nowe gry od Ryuga Gotoku Studios będą się pojawiały również na zachodzie w tym samym momencie. To jest super, super informacją. Jeżeli chodzi o inną, ogólnie o gry, tak, od Ryuga Gotoku Studios, to Yakuza Like a Dragon 2, no to jest raczej pewniak. Natomiast ja nadal mam małą nadzieję, że pojawią się, jeżeli nie remake'i w stylu Kiwami, co byłoby chyba najlepsze, to remastery Yakuzy Ishin i Kenzan, przetłumaczone. Zresztą Sega w swoich ankietach bardzo często pyta o te
o te odsłony, czy Zachód chce je zobaczyć, a prawdę mówiąc chce. Bardzo. A jeszcze jedna rzecz, która się pojawiła, pamiętam chyba w tamtym roku, to było to, że były plotki o tym, że Ryuga Gotoku Studios pracowało nad niezapowiedzianym właśnie prequelem Yakuzy i to miało być coś na zasadzie Yakuza 02, jeżeli dobrze pamiętam. Yakuza 0. I miało też opowiadać jak... Tak, że coś miały właśnie jakieś... miały opowiadać właśnie historię o bohaterach, którzy pojawiają się później w serii, ale to miał być okres właśnie między wydarzeniami tam w Yakuzie 1, tak? Bardziej o to chodziło. Ja czekam na Akiyama. Jeżeli chodzi o soundtracki, właśnie też o tym pomyślałem, że Akiyama, tak, to jest mój ogólnie faworyt, jeśli chodzi o serię. Wiele osób mówi Majima, wiele osób mówi Kiryu, a ja mówię, nie, jednak... Daisuke Kuze jeszcze gdzieś się pojawił. Tak, gdzieś jeszcze Daisuke Kuze się pojawił, ale jednak Akiyama to jest mój ulubiony bohater z serii Yakuza. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę, no to na pewno mam taką małą nadzieję, że Like a Dragon 2 będzie nieco bardziej spójny, bo ogólnie w przypadku poprzedniej odsłony było dużo skakania właśnie między różnymi tempami, między różnymi motywami. Było dużo różnych motywów tak naprawdę zremiksowanych z przeszłości, chociaż to było zrozumiałe, tak na przykład, nie wiem, starcia z bohaterami znanymi z serii, tak? No to dziwnie byłoby nie usłyszeć pewnych motywów w tle. No i tak jak już powiedziałem wcześniej, tak, no te wszystkie utwory takie bardziej na licencji no będą się pojawiały już stale w serii i będzie to coś na zasadzie właśnie takiego wydarzenia. Kiedyś pamiętam, że ktoś powiedział, że Yakuza to jest takie japońskie Call of Duty, jeżeli chodzi właśnie o rozmach i to, ile Sega z Ryuga Gotoku Studios pompują pieniędzy w licencje, które się pojawiają w grze, tak? Bo jakby nie patrzeć, tam dużo jest placementów reklamowych, od alkoholi po... I tam jeszcze do stron internetowych. Te różne rzeczy. No. Do stron internetowych. Tak. Na przykład ja chyba widziałam tam Pix TV i jeszcze jest Niko Niko Douga w Yakuzie 4. Tak. Mhm. Tak. Zresztą też wykorzystanie właśnie aktorów, wrestlerów z New Japan Pro Wrestling, też aktorek filmów dla dorosłych, co też wiele osób zauważa po czasie. Czyli można powiedzieć, że Sega w tę serię pompuje naprawdę duże pieniądze, więc myślę, że spokojnie są w stanie, tak jak właśnie w przypadku, czy to było Aleksandros, czy to było w przypadku Shonan Nokazy, po prostu powiedzieć, słuchajcie, nagrajcie nam fajny kawałek pod to, tak? I oni są w stanie to zrobić, tak? No i mam też taką małą nadzieję, że w przyszłości te soundtracki będą się pojawiały w całości, nie tylko właśnie na streamingach, ale też fizycznie. Zresztą płyty już są dostępne, tak? Czy tam winyle, czy inne, natomiast... No jednak to, co się stało z Judgmentem, ja nie wybaczę. No. To było smutne, tak, jak się patrzy na to i no czasami trzeba będzie słuchać z YouTube'a, no, w takiej formie, w jakiej jest, ale... No taka dola było, nie było europejskiego słuchacza. No niestety, ale dobrze, że gry mamy, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. A jeśli chodzi o moje zdanie, no to powiem to w ten sposób. Yakuza Like a Dragon jest, myślę, idealnym wstępem do tego nowego otwarcia. Kasuga Ichiban jako główny bohater moim zdaniem się sprawdza. Ta gra była takim dobrym, ostatecznym, myślę, pożegnaniem z Kiryu, z Majimą. Możliwe, że już ich nie zobaczymy. Myślę, że to już jest taki naprawdę czas na to, żebyśmy poznali nowych bohaterów, nowe postacie, nowe historie i odwiedzili nowe miejscówki. Myślę, że dalej będą z sukcesem brnąć mimo wszystko w ten system RPG. Miałem co do niego naprawdę pewne obawy, ale ostatecznie naprawdę mi spasował. Naprawdę bardzo mi się ten system podobał, bardzo mi się podobało te mnóstwo tych nawiązań do klasycznych RPG, w tym przede wszystkim do Dragon Questa. W ogóle pojawienie się nazwy Dragon Quest w tej grze było dla mnie po prostu wysadzeniem mózgu. Ja w ogóle jak po raz pierwszy zobaczyłem Dragon Quest w dialogu z Ichibana, ja sobie nawet przez myśl mi nie przyszło, że przecież Sega nie robił Dragon Questa. Ja byłem jakoś no w sumie tak. Ja byłem jakoś święcie przekonany, okej, chyba wszystko się zgadza, nie wiem.
I to jest właśnie to, tak, to jest właśnie to, o czym mówię, że oni są w stanie po prostu pewne rzeczy wkładać za pewne pieniądze i właściwie się nie przejmować tym, robią to bez większych skrupułów, tak? I to jest też piękne w tej serii. I tu się właśnie też mogę, mogę się pod tym podpisać, że Sega rzeczywiście miało, no miało pod górkę, bo nie było, tak? Próbowali z Sega Master Systemem, no tak wyszło, tak pira ze drzwi. Z Sega Mega Drive, Sega Genesis udało się to, pira ze drzwi w Stanach Zjednoczonych, w Europie, w Japonii, tak no nie do końca. Dreamcast był fantastyczną konsolą, no mimo wszystko przegrało z Kretesem ze swoją konkurencją i myślę, że wejście, że to wejście do Yakuza rozpoczęte wcześniej serią Shenmue. Myślę, że gdyby nie Shenmue, nie mielibyśmy Yakuzy. Myślę, że gdybyśmy nie dostali jej na Dreamcastie, nie dostalibyśmy tego żywego świata, nie dostalibyśmy tej świetnej historii, no to nie mielibyśmy... I gdyby nie to, że ktoś kogoś tam kopnął w tyłek w Sedze, potem jak ktoś powiedział, że no nie stworzymy Shenmue 3, bo to jest za drogie, za głupie i to się nie opłaca. Gdyby ktoś tam kogoś w tyłek nie kopnął, no to Yakuzy byśmy nie mieli. I to jest to, co właśnie ty, Michał, powiedziałeś, że oni ładują naprawdę obecnie mnóstwo kasy w tę serię i myślę, że robią to naprawdę dobrze. Bo to jest naprawdę seria, która trafia nie tylko do Japończyków, ale też mimo wszystko do tego zachodniego gracza. To jest jakieś okienko na Japonię dla zachodniego gracza. Tak? To, co wcześniej powiedzieliśmy, że pojawia się tam wiele motywów, które no, dla nas są może niezrozumiałe, ale w Japonii no, istnieją, są i są czymś normalnym i warto je poznać. I to jest akurat najfajniejsze. I to jest znaczy, to ja jest przyznam, najlepsze. Powiem ci zupełnie szczerze, że też się cieszę właśnie, że troszeczkę... Przy okazji właśnie tego, że wielu graczy też grało w tą Yakuzę, tak podawało informacje dalej, potem się pojawił wybuch memów przeróżnych, tak? Pamiętam też przy okazji premiery Yakuzy 6, to właśnie jak to mówili, starcie ojców, tak? Bo chyba w tym samym dniu pojawiała się premiera God of War na PlayStation 4. I wszyscy byli tacy, to ta Yakuza, to w ogóle, ale tak... Krok po kroku, przy każdej okazji mówiono, tak, ale przy God of War'ze pojawia się też taka jedna gra, nazywa się Yakuza. Można w nią zagrać właściwie bez większego problemu. Tak, bo bardzo niski właściwie, próg wejścia. Tak, ma dość niski próg wejścia, jeżeli ktoś nie grał w poprzednie odsłony, to może zacząć od szóstki i nie ma żadnego problemu z tym. I właściwie tak krok po kroku właśnie tam potem te karaoke się przebiło, memy się przebiły, gify się przebiły, potem też Sega zauważyła, o faktycznie ten zachód zaczyna chyba dopiero łapać Yakuzę, wcześniej łapał, ale okej. I w tym momencie, mówię, żyjemy w bardzo pięknych czasach, kiedy możemy sobie na przykład w dniu premiery ogólnoświatowej zagrać w takie Lost Judgment i cieszyć się ze wszystkimi graczami na całym świecie i nie musimy tam powiedzmy kupować gdzieś na wschodzie, w Play Asia czy w innych miejscach, że chcemy sobie zagrać w ogóle w grę, tak? Zresztą pamiętam, jak... To, co też o jednej ważnej rzeczy też należałoby wspomnieć, to, że Yakuza Like a Dragon został zauważony na rozdaniach nagród wszelakich, tak? Czy to jako najlepsza gra RPG, czy najlepsza gra w ogóle, najlepsza historia i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, czego chyba wcześniej nie zauważyłem, ale musielibyście mnie chyba poprawić. Znaczy wiesz co, na pewno jeżeli chodzi o taki mainstream, taki ale nasz giereczkowy, tak, słyszymy, jeżeli chodzi o ten mainstream, jeżeli chodzi o taki mainstream, taki typowy nasz, to myślę, że to chyba był taki jeden z pierwszych przykładów gry, która faktycznie zaczęła dostawać więcej nagród niż tylko te japońskie, tak? Natomiast poprzednie odsłony no tego szczęścia nie miały, ale to też chyba jest niestety trochę związane właśnie z tym, że Sega miała takie, a nie inne podejście do zachodniego rynku i te gry też pojawiały się po jakimś czasie. Ja pamiętam, że chyba Yakuza... Zresztą tak, Yakuza 0 to jest chyba najlepszy przykład, bo Yakuza 0 jako pierwsza pojawiła się na PS3. My na zachodzie tę grę dostaliśmy w wersji na PS4, gdzie już powoli zaczęły tam się pojawiać plotki na temat PS5. Tak to okej, to był rok 2017, ale już powoli tam zaczęto o tym rozmawiać.
Już mało kto w ogóle chciał grać w Yakuza 0 na PS3, a jednak. Potem zresztą Kiwami też się pojawiło, nie? No to jest akurat fakt. Ale jeszcze wracając do tej przyszłości serii, musimy oczywiście porozmawiać trochę o muzyce. I tutaj jest tak naprawdę jedna wielka niewiadoma, bo tak jak Yakuza Like a Dragon już weszło naprawdę na zupełnie nowe tory, już nie mamy tego mocnego rocka, a raczej mamy te bardzo, bardzo elektroniczne brzmienia. Myślę, że będą szli w tym kierunku. Będą tę elektronikę, ten dubstep jakoś tak rozwijać po swojemu, ale również mając na uwadze to, że głównym bohaterem jest fan japońskich RPGów, myślę, że jakieś tam elementy muzyki z JRPGów, takie klasyczne, może się również pojawią. Takie motywy, które mogłyby się pojawić na przykład w Final Fantasy, czy Suikodenie, czy gdziekolwiek. Właśnie tutaj też, jak mam sobie zapisane takie małe notatki do podcastu, to właśnie też mam to zapisane, że mam taką małą nadzieję, że tych takich wstawek znanych w JRPG-ach będzie trochę więcej, nawet jak ten taki battle, nie wiem, tam jakieś tam znalezienie czegoś na chodniku czy coś, będzie to trochę bardziej RPG-owe niż to było właśnie w Like a Dragon tym pierwszym. Nie wiem, dźwięk, a tutaj mogłoby być, tak, dokładnie, a tutaj mógłby być taki hint, dźwięk typowy, tak. Jak nie wiem, jak w The Legend of Zelda na przykład, jak otwiera skrzynkę, albo coś tam na zagrał. Nie wiem, tak mi się skojarzyło. O wow, przebrnęliśmy chyba przez całą serię, tak mi się wydaje, ale nie opuszczamy nastrojów, bo zostało nam oczywiście jeszcze jedna rzecz do przegadania i ja wam tego nie odpuszczę. Mianowicie takie pytanie, jaka jest wasza ulubiona gra z serii? No i oczywiście ulubiony soundtrack z niej. Maybe. O Boże, to jest bardzo trudne pytanie, bo jeżeli chodzi o ulubioną grę z serii i ulubione soundtrack, to jest właśnie bardzo trudna decyzja. Ale jest takie trudne pytanie, no proszę, no. Anyway, nie mówię, że będzie łatwo. Anyway, ulubiona gra z serii, no to jest właśnie problem, kiedy nie mogę się zdecydować, czy Zero jest najlepszą grą z tej serii, czy piątka. Nadal nie mogę się zdecydować, ale strzelę moim karabinem snajperskim prosto w ścianę, że to będzie Yakuza Zero. Przy Yakuza Zero miałam mnóstwo zabawy, jeżeli chodzi o ten cały side content i tę całą historię i ten cały upgrade. To mi się bardzo podobało. To było na 100%. A ulubiony soundtrack. To muszę strzelić na sam sufit na Yakuza 4. Ja po prostu, jak byłem dzieciakiem i po prostu i grałem sobie w samej Maxa sezon pierwszy i usłyszałem, i jak usłyszałem ten soundtrack tego jazzu, to po prostu stałem ze fotela, kurde, to był cholerny bangier, jazz, przepiękny. Oczywiście nie jest aż tak no za dużo tego jazzu w Yakuzie 4, ale bardzo mi się podobało utwór w trakcie, kiedy muzyka cię pompuje do poruszania akcji do przodu, ale nie masz tam żadnego limitu czasowego po prostu i żadnej blokady. Po prostu możesz nadal kontrolować te swoje substory i inne rzeczy w trakcie, kiedy taka muzyka pompująca nadal cię tak się popycha. Jeszcze jest bardzo fajny utwór. To jest utwór walki Tenimury. No to jest chyba moje ulubione. Bardzo mi się podoba. Kiryu Kazuma to raczej nie miał żadnego jakiegoś bangera. Okej, były spoko, ale nie były takie za bardzo interesujące. Akiyama też miał bardzo dobre, takie, które pokazywało, że on był takim nowiznym mansmanem i tak dalej. Co jeszcze? I to chyba tyle. Ulubiona gra jako za zero. Ulubiony soundtrack jako za cztery. Tyle, proszę bardzo. Dzięki wielkie. Michał. O Jezus Maria, powiem ci, że tak trochę miałem małą nadzieję, że nie starczy czasu. Jeszcze. Powiem tak, wziąłem tak drogą eliminacji, bo tak starałem się plusy i minusy sobie wypisywać, to najlepsza, ten ulubiona gra, to mam wrażenie, że Yakuza Kiwami 2, bo chyba najmocniej mnie zakończenie z tak... Może powiedzieć, że mnie najmocniej wzruszyło.
jeżeli chodzi o całość, połączenie muzyki, potem też z niektórymi scenami, tak, po prostu pamiętam, że tak, ja wiedziałem, że to nie jest koniec, tak, bo będzie trójka i jakbym w tym momencie, na przykład, nie wiem, to była druga odsłona i to by się wszystko skończyło, pojawiłby się napisy i tyle, to bym powiedział, ale że co, że to już jest koniec, jak? To jest taki blueballing od tych debiut. Tak, taki właśnie, że... Boże, ja pamiętam tak. Ten fejkowy ending, ale on by mnie wkurzył wtedy, jakbym... Tak, ja właśnie pamiętam, że jak pisałem recenzję właśnie Kiwami 2, to miałem taki moment, że mówiłem, kurczę, jakbym grał w dwójkę w tamtym czasie, to pewnie bym powiedział, ale kurczę, to co, to będzie trójka? Ja pamiętam, że wtedy też były te rozmowy w ogóle o tym, czy kontynuować serię. Tak, zresztą to potem co serię, znaczy co odsłonę była ta sama dyskusja, czy w ogóle kolejna Yakuza powinna się pojawić. Ale tak czy inaczej, no tutaj w tym przypadku Yakuza Kiwami 2, jeżeli chodzi o ulubioną grę, chociaż bardzo blisko też jest Yakuza 6.0, zresztą z tego samego powodu, tak, czyli ten taki ładunek emocjonalny. Natomiast jeżeli chodzi o soundtrack, no tutaj na równym miejscu stawiam Yakuza 0 i 6. 0 dlatego, że jest właśnie dużo takich beat'em up'owych kawałków, które świetnie się wpisują, tak, i te właśnie te long battles też tak najlepiej zapamiętałem. Natomiast dlaczego Yakuza 6? Głównie dlatego, że tam motywy walki z różnymi bossami świetnie się wpisywały ogólnie w ich charakter. I na przykład starcie z Han Jung-gi w Yakuzie 6, taki właśnie bardziej, jak ja to mówię, tekenowy kawałek. Ktoś kiedyś powiedział, że jakby Kiryu pojawił się w Tekenie, to ten kawałek mógł być świetny pod jego arenę. No i oczywiście The Way of Life w ostatecznym starciu w Yakuzie 6, gdzie już nawet ten napis... To jest coś, co się wrywa, znaczy tak może powiedzieć, że się wryje w głowę człowieka, że po lewej stronie jest napisane, tam akurat w przypadku opisów misji w Yakuzie 6, to były bardziej przemyślenia Kiryu i tam było napisane, ten człowiek nic dla mnie nie znaczy. I wchodzi właśnie ten taki patetyczny motyw, gdzie już wiesz, że tego gościa musisz po prostu zdusić na maksa i jeszcze ten utwór do tego dochodzi. I przez cały czas wiesz, że musisz kogoś bić, ale się tak mówisz, kurde, nienawidzę tego gościa i muszę mu wklepać. To prawda. To jest tak świetny utwór, że no tutaj nie mogę wybrać jednej gry na pewno i dlatego Yakuza 0 i Yakuza 6 to na bank, tak? Ale ogólnie każda Yakuza ma naprawdę świetne utwory, więc pewnie każdy będzie miał inne do wyboru, no tak? Dla każdego coś miłego, każdy coś znajdzie dla siebie. To jest akurat fakt. Ale dokładnie znaleźć tak. Tego jednego, to jest jednak mission impossible. Oj, to jest bardzo trudne, patrząc jeszcze na to, ile gier, a jeszcze, tak jak to wcześniej mówiliśmy, nie rozmawialiśmy dużo o Ishinikenzan, gdzie też są fajne utwory, też jest fajne karaoke, więc tego wszystko, jest naprawdę dużo. Wszystko jeszcze przed nami. Bardzo spokojnie. Dokładnie. A jeśli chodzi o mnie, moją ulubioną grą z całej serii, myślę, że byłaby Yakuza 0. Ale już powiem dlaczego. A jak pierwszy raz zagrałem w Yakuzę Kiwami, spodobała mi się postać Goro Majimy. Taki, wiecie, wesolutki człowiek, trochę masochistyczny, mega energiczny i też zabawny. Mega. Mnie się on po prostu spodobał, rozbawił mnie, te wszystkie kryjówki, z których wychodzi, żeby dorwać Kiryu. To było po prostu mega zabawne. A jak odpaliłem Yakuza 0, jak zobaczyłem go w tej roli, w której znajdował się wcześniej, jak później zobaczyłem jego historię, tą no, dosyć nieszczęśliwą historię miłosną, mimo wszystko, ktoś mi powiedział, możliwe, że to ty byłeś, Michał, ale możliwe, że nie, ktoś mi powiedział, że po zagraniu w Yakuza 0 będę chciał zawiązać sobie kucyk i nosić opaskę na oko. I myślałem, że to jest przesada. Ewentualnie kij baseballowy, żeby tam sobie, wiesz, trzymać gdzieś na podorędziu, że może się przyda. Dokładnie, nie? Ale rzeczywiście po ograniu miałem takie myśli. To jest jedna z fantastycznych postaci. Zresztą powiem ci, że to jest ogólnie też ciekawe, bo w Yakuzie Zero, jeżeli dobrze pamiętam,
jest ten motyw, że możesz zdobyć ten czwarty styl walki, tak? Ten główny właśnie związany właśnie z tym bohaterem. I przyznam się zupełnie szczerze, że tak jak w przypadku Kiryu ten styl smoka ogrywałem bardzo często przy robieniu różnych substories, tak w przypadku Majimy ten styl wściekłego psa średnio nie siedział mi w zero. Kompletnie, dlatego wolałem chodzić z kijem baseballowym i dopiero w Yakuzie Kiwami 2, gdzie jest ta dodatkowa zawartość tak związana z historią Majimy, tam mi to pasowało zdecydowanie lepiej. Dokładnie. Może to przez ten jego ten styl uczesania na garnek, tak? Jego charakter, jego styl, no i, ale generalnie jak poznało się jego historię, to jak zaczął się Goro Majima, no to po prostu inaczej spojrzałem na tę postać i chcę nią być, bądźmy szczerzy. No i druga rzecz to jest taka, że jest w Wilku z Wall Street taka scena, kiedy DiCaprio i Matthew McConaughey siedzą przy stole i McConaughey nagle wyjmuje, nie pamiętam, to było chyba ampułka czy coś w tym rodzaju, i on mówi, to jest kokaina. Tak? Na pytanie, co go tak napędza w pracy. Moją kokainą właśnie była Yakuza Zero. Przy niej spędziłem chyba najwięcej czasu i nie wstydzę się tego czasu spędzonego. Jeśli chodzi o muzykę, o soundtrack, myślę, że tu również dam swoją łapkę w górę dla Yakuza Zero. To jest to, co powiedziałeś, Michał, przy okazji szóstki nie tylko, to, że Te motywy bitewne, one są po prostu fantastyczne, one pompują mnie adrenaliną i nie mam ich nigdy dosyć. Te motywy pojawiające się przy postaciach, przy bossach, z którymi walczymy, one cały czas zostają mi w głowie. I mam tu na myśli nie tylko Two Dragons, czyli ten motyw, ta melodia, która pojawia się na samym końcu, kiedy walczymy już z ostatecznym bossem, ale również ten motyw, który pojawia się zwłaszcza ten motyw przy Kuze. To są te motywy, które zostają mi w głowie, zostaną już w głowie na zawsze. Ja mam je zapisane. Tak, że to są motywy i obrazy, tak, to są obrazy i motywy, które widzisz, tak? Słyszysz ten kawałek i widzisz tego Kuzę, który stoi z rurą i ma zamiar go tam... Nie uciekasz. Tak. Nie uciekasz. Nie ucieczki, nie uciekasz, ponieważ on ma bardzo długą rurę i może cię zabić. On jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem, więc musisz uważać. On cię może zabić. Ja naprawdę chcę zobaczyć jakiś spin-off z Kuzę w roli głównej. Przyznaję bez bicia. Ja chcę taki spin-off zobaczyć. Ja chcę spin-off zobaczyć z Shinadą, ponieważ może i nie wiecie, ale w Yakuzie 5 była taka postać Shinada i to była zarąbista postać. Możliwe, że w całej grze. Tylko szkoda, no, że ending, jaki on dostał, to po prostu to jest taki cliffhanger. No jest taki dość... Może tak, nie do końca, taki... ale jestem nadal wściekły, że on jest po prostu takim drugim Tenimurą. No to mi się nie podoba. Ja jestem zawiedzony. Po prostu ja chcę więcej. Dlatego ja mam... Rozgadaliśmy się strasznie o tej serii i moglibyśmy o niej rozmawiać jeszcze przez długo, bądźmy szczerzy. Ale musimy mieć wgląd na naszych słuchaczy. Chyba nikt nie... Ujmę tak. Nasi czytelnicy chyba mają mnie dosyć i mojego gadania o Yakuzie, więc może na ten temat należałoby teraz przynajmniej skończyć. Mam nadzieję, że kiedyś do tego wrócimy i pogadamy również o Judgment i Lost Judgment, no i oczywiście o przyszłych odsłonach Yakuzy. Słuchajcie, bardzo, ale to bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że byliście ze mną i porozmawialiście ze mną o Yakuzie. I nie wiem, czy chcielibyście coś dodać dla naszych słuchaczy? Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć od siebie, że też również dzięki za zaproszenie i tak jak zawsze wszystkim mówię, grajcie w Yakuzę i grajcie w Judgmenta, bo to jest... No, najważniejsze, tak? To jest początek tej indoktrynacji. Indoktrynacji to też pięknej przygody z naprawdę świetną serią, która jest do grania naprawdę za... teraz może powiedzieć bardzo małe pieniądze. Właśnie. No jeszcze mam ostatnią wiadomość do wszystkich moich umfis z konta Yakuza Poland. Powiem tyle. Polecam wam po prostu przejść od Yakuza 0 do 6. To jest
Będziecie mieli zarąbisty rural coaster na swoim PlayStation, Xboxie czy na PC-cie. To jest zarąbista seria. Pokochacie Majime, Shinade, Akiyame. Każdą postać, która występuje przez każdą sekundę i to tak pokochacie. Na nie przegra Eivir, jako za Poland. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, dziękuję wam. Dziękuję wam jeszcze raz. Moimi gośćmi w tym odcinku był Michał Grabowski z Gram.pl. Dzięki wielkie jeszcze raz i do usłyszenia. I Neibi, czyli autor twitterowego konta Yakuza Poland. No, dziękuję bardzo za ten podcast. Było bardzo zarąbiście. Mam nadzieję, że może zaprosicie mnie na podcast o grach Valve, no bo ja mam bardzo dużo do powiedzenia, a ja jestem wielkim też fanem Valve. Jestem... Zapisujemy sobie na liście. Zapisuj. Serdecznie, dzięki. Słuchajcie, to był kolejny odcinek podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu portalu GameMusic.pl. Z tej strony żegna was Paweł Dąbowski. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć. Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.